Dzień dobry Państwu. Oto ważniejsze tematy dziennika. Zbigniew Szałajda był dziś w Elblągu. Wicepremier w towarzystwie gospodarzy Elbląga i województwa odwiedził zakłady mechaniczne Zamek, gdzie uruchomił nowe urządzenie do wytopu stali. Pierwsze tego typu w kraju. Niech wam będzie. Wprawdzie teraz jest inna moda. Teraz prominenci nie uruchamiają. Ale w naszej obecności może towarzysz premier to zrobić. Już mogę. Dziękuję bardzo. Zbigniew Szałajda interesował się również problemami zabudowy elbląskiego Starego Miasta. Między innymi młodzi pracownicy Zamechu budują tu ponad 60 mieszkań. Rekonstrukcja elbląskiej starówki jest ewenementem w skali kraju. Zakłady Chemiczne Police, budowa tej największej w kraju fabryki nawozów sztucznych, trwa już 22 lata. W 1969 roku uruchomiono tu pierwszą wytwórnię. W tej chwili trwa budowa tzw. Polic 2, całego kompleksu azotowo-fosforowego. Jego uruchomienie pozwoli na zwiększenie produkcji nawozów o 823 tysiące ton. W centralnym planie rocznym zakończenie inwestowania Polic przewidziano na przyszły rok, ale już teraz wiadomo, że nowa wytwórnia ruszy dopiero w połowie 1989 roku. Trudno bowiem nadrobić zaległości poprzednich lat. Nie wszędzie budowa ciągnie się latami. W Oleśnicy powstaje elewator na mniej więcej 25 tysięcy ton ziarna. Obiekt zakupiono w Czechosłowacji i budowany jest pod nadzorem czeskich specjalistów. Koszt inwestycji to ponad 1 miliard 300 milionów złotych. Prace prowadzone są w dobrym tempie. Zimą montowane będą urządzenia. Za rok powinno to być już pierwsze ziarno. To też nowa inwestycja, rozpoczęta zaledwie 4 lata temu. Termin zakończenia 1989 rok. Dzięki nowemu wodociągowi, stacji uzdatniania i przepompowniom ze zbiornika w Dziećkowicach do mieszkań i zakładów m.in. Sosnowca, Katowic i Chorzowa popłynie dodatkowo 354 tysiące metrów sześciennych wody na dobę. Trzeba jednak pomyśleć jeszcze o jej czystości. Rozpoczęcie budowy oczyszczalni biologicznej w Gdyni, Dębogórzu nastąpiło w 1984 roku. Pierwsza jej część ma przerabiać 86 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Do końca ubiegłego roku wykonano 60% prac budowlanych. Według planu oczyszczalnia powinna działać już w przyszłym roku. W Krakowie od kilkunastu tygodni wykonywane są generalne remonty ulic i przebiegających przez miasto arterii tranzytowych. Główne i największe prace koncentrują się przy Alejach Trzech Wieszczów. Wymieniono już kilkadziesiąt kilometrów kabli, rur i instalacji gazowych. Położono zupełnie nową, znacznie trwalszą nawierzchnię. Tym razem trzeba pochwalić budowlanych, bowiem mimo tak trudnych prac o tydzień skrócili oni remont wschodniej nitki tej trasy i natychmiast przystąpili do robót przy pasie zachodnim. Ruch tranzytowy przez Kraków jest zatem w dalszym ciągu nieco utrudniony, dlatego kierowcom radzimy dokładnie zwracać uwagę na znaki i tablice informacyjne. To też inwestycje i też pochłaniają spore sumy. Ale co by nie mówić o niegdysiejszym budowaniu, to pieniądze na ocieplenie budynków trzeba wydać. Ludzie przecież nie mogą marznąć, a i opału na ogrzewanie przewiewnych budynków nie ma. W wielu miastach, podobnie jak w Poznaniu, ściany domów pokrywa dodatkowa izolacja. W łódzkich zakładach obuwia gumowego Stomil skończyła się letnia przerwa remontowo-urlopowa. Do pracy wróciła cała załoga. Odpoczywają teraz remontowcy. Z taśm produkcyjnych schodzą coraz to większe ilości poszukiwanych ostatnio ze względu na deszczowe lato butów z gumy i z tworzyw sztucznych. W sierpniu fabryka dostarczy na rynek krajowy 400 tysięcy par takich oto kaloszy, w tym 40 tysięcy par wyprodukowanych we wszystkie wolne gdzie indziej soboty. A na zimę łódzki Stomil szykuje 70 tysięcy par butów po nartach, które nazywają się iglo i mają być jak iglo, nie za wodę. Zakończyły się śląskie targi drobnej wytwórczości. Naszym zdaniem ważne są dwa fakty. 1/3 oferowanych towarów nie sprzedano, a więc handel nie chce już brać byle czego, bo potem my nie chcemy. I fakt drugi. Miano nowości rynkowej zdobył nowoczesny, oszczędny piec gazowy centralnego ogrzewania produkcji elektrometu z Biecza. Oby jak najszybciej był w sklepach. W Krośnie też była giełda i w tym przypadku kupcy byli wybredni. Kupili bowiem niewiele ponad 50% tego, co im proponowali rzemieślnicy, drobna wytwórczość i firmy polonijne. Natomiast w obu przypadkach, w Katowicach i Krośnie, handel pokazał wytwórcom, co kupiłby na pewno. Żeby mieć takie efekty, wystarczy 21 milionów i dobre chęci. Miejski Wydział Oświaty w Legnicy miał jedno i drugie, ma więc i efekty. To, proszę Państwa, są korty tenisowe.
Nie odbito na nich ani jednej piłki, a już od 2 lat powinny służyć legnickim uczniom. Może będą, bo nad kortami zlitował się klub sportowy Zagłębie Lubin. Jeśli jednak Miejski Wydział Oświaty nadal będzie tak udanie inwestował, to nawet Zagłębie nie wytrzyma. To wszystko w dzienniku. Dziękujemy Państwu. Do widzenia.